Bo pan, nie wiem czy wiesz, bo to na pewno znasz. No. Pan zagrał, nie zgadniesz gdzie, Jan Jakub Kolski. W Czterech Pancernych. Powolny? No niech pan... Nie, to jest fałszywa wiadomość. Nie. Ja dobra, o Jezu, a nie możemy mówić się, że pan zagrał? Nie, podkładałem głos, robiłem postsynchrony do... To. I to nie do Szarika. Nie wątpię, no, że nie do kogo? Taki był chłopiec, który powiedział, tata polskiego psa przywieźli, szczeka jak nasz Azor. Po 100 latach pamięta pan swój tekst Szereg Pancernych. Kochani, w moim programie odnalazł się Piąty Pancerny. Nie, ale czy to jest prawdą, bo... Z tamtego czasu podobno wywodzi się taki mit, legenda, bo nie wiem, bo pan tak miesza zmyślenie z prawdą, że już nie wiadomo, co jest prawdą, że podobno obiecał pan Franciszkowi Pieczce, który grał Gustlika, że pan zostanie reżyserem? Ale naturalnie, chętnie o tym powiem. To jest prawda? To było właśnie, przecież to był pana koronny aktor. Właśnie to się odbyło w trakcie tych postsynchronów. Franek grał, mam upoważnienie, żeby mówić po imieniu, Franek grał na fortepianie, ja mu wskoczyłem na kolana, żeby posłuchać z bliska. Był bardzo miły pan w wieku bardziej niż średnim. Mhm. I on spytał, bo tak wypadało, a kim ty będziesz, chłopcze, jak dorośniesz? Ja odpowiedziałem natychmiast, że reżyserem, bo na tyle tylko mnie było stać jeszcze. Zrzec było słabo, reżyserem odpowiedziałem. A on pytał, a obsadzisz mnie, jak już będziesz reżyserem? No i tu kłopot, ponieważ nie wiedziałem, co to słowo znaczy. Pobiegłem do ojca, ojciec był montażystą. Aha. Montował te wszystkie seriale, między innymi Stawkę większą niż życie, Czterech Pancernych Psa. I spytałem go, co to słowo znaczy. On mi wytłumaczył, wróciłem, cupnąłem na te same kolana i powiedziałem, obsadzę cię. I po 20 paru latach dotrzymałem słowa. To było przy debiucie fabularnym. On tam zagrał, a później jeszcze w 6 moich filmach.